Rzecz się działa na początku 2005 roku. Jedynym przedmiotem, jaki przywiozłem San Giovanni Rotondo, była moja kurtka. I sobie nerwowo przed niedzielą uświadomiłem, że oto jutro niedziela, a ja nie mam nic. Dokładnie nic, tylko tę kurtkę, która leżała przez blisko godzinę na grobie ojca Pio. A miałem obrazek już wtedy przygotowany, specjalny, komputerowy. Więc całą noc ciąłem na plasterki tę kurtkę i przy pomocy butaprenu umieszczałem te kwadraciki tego płótna na obrazku. Widząc jego bez winy, do Heroda posłał. Żydowie go soczyli, ale Jezus milczał. Zrodził się bardzo szybko pomysł, że ja wam daję kawałek mojej kurtki i pracy, ale teraz wy przynieście mi swoje kawałeczki cennych materiałów. No i zaczęli ludzie przez cały Wielki Post przynosić. Wszystko to powiedziałem Joasi. Joasia to podchwyciła, że z tego trzeba będzie zrobić. Na początku to miał być ornat. Ornat nam się nie udał, ale potem Joanna do tego powróciła po pewnym czasie, że z tego będą chorągi. Tak się zrodziła pierwsza chorągiew Joanny, która powstała ze strzępków tych płócien, które ludzie przynosili przez cały Wielki Post 2005 roku. A potem, jak już była pierwsza, to już potem następne, to już po prostu kaszka z mleczkiem. Teraz autor tego projektu i chorągwi, Marek Jaromski, zapali na znak przejścia w nowe życie. No czekamy na podajście, nowe obrazy. Na nowe obrazy. Marku, weź świecę od dzieci i zapal. Zróbmy większy krąg, dobrze? Z tamtej strony podchodzi. Tak. Wysyłamy do nieba. Procesja, proszę, żeby utworzyła się tutaj. Figurka, kadzidło, ministranci i dzieci tutaj, proszę bardzo. Zaraz wyruszy procesja Zmartwychwstania Pańskiego.
rzeczywiście zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Dziękuję za wszystko. Niech orkiestra jeszcze gra, a my przed kościołem zbierzmy się, żeby składać sobie życzenia, żeby się całować, żeby się częstować ciasteczkami i jajkiem wielkanocnym. Wszystkiego najlepszego. Niech błogosławieństwo Chrystusa stąpi na każdego z was. Niech gra orkiestra bielańska, orkiestra Dęta, a my świętujmy zmartwychwstanie Pańskie.